Trzeci Festiwal Muzyki Oratoryjnej Musica Sacromontana za nami. To ogromne przedsięwzięcie kulturalne i promocyjne znów zgromadziło wielu gości. Organizatorzy kolejny raz dziękowali wspaniałej gostyńskiej publiczności. Już tradycją festiwalu Musica Sacromontana jest to, że podczas drugiego festiwalowego weekendu wykonywane są m.in. dzieła kompozytorów świętogórskich. I tym razem zagrano kompozycje polskiego Mozarta, czyli Józefa Zeidlera i Maksymiliana Koperskiego. Zabrzmiały psalmy Zeidlera i msza demol Koperskiego. Pierwszego dnia wystąpiła Polska Orkiestra Radiowa i Kamerata Silesia pod dyrekcją Łukasza Borowicza. Drugi koncert poprowadził Marcin Nałęcz-Niesiołowski, a świętogórską kompozycję wykonali chór Uniwersytetu Lubelskiego i Akademia Beethovenowska z Krakowa. Koncerty miały też akcent jubileuszowy. Sobotni dedykowany był Gostyniowi z okazji 730. rocznicy lokacji miasta, niedzielny księżom Filipinom z okazji 340. rocznicy powstania kongregacji Filipinów na Świętej Górze i w Polsce. W Bazylice znów wszystkie miejsca były zajęte. Organizatorzy odebrali też listy gratulacyjne nadesłane m.in. przez Elżbietę Penderecką, honorową patronkę niedzielnego koncertu, oraz Bogdana Zdrojewskiego, ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Organizatorzy zapowiadają kolejną edycję festiwalu w przyszłym roku, w ostatni weekend września i pierwszy weekend października. Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej zaprasza również na inne spotkania kulturalne. Najbliższe zaplanowane zostało na Dzień Zaduszny, 2 listopada w Bazylice Świętogórskiej wystąpi Krzysztof Kolberger i Kapela Świętogórska w montażu słowno-muzycznym pod tytułem Tryptyk Rzymski Jana Pawła II.